Cześć, z tej strony ProZrua i dzisiaj doczekaliście się w końcu materiału z tego, że przerysowuję wasze prace, naprawiam wasze prace, nie wiem jak to nazwę. W każdym razie dzisiaj wezmę jakąś pracę z Discorda z hashtag ProZrua narysuj to. Jeżeli nie jesteście na naszym Discordzie, zapraszam serdecznie, Discord ProZuraki, prawie 15 tysięcy ludzi już jest na serwerze. Słuchajcie, od razu mówię, mogę se plenić, mogę niewyraźnie mówić, mam alergię, bardzo strasznie opuchłem, więc od razu rzucam to w eter, że mogę delikatnie niewyraźnie dzisiaj mówić i tyle. Nie śmiejcie się ze mnie, śmiejcie się, nie wiem jak chcecie, nie mam na to wpływu. Dobra. Dzisiaj oczywiście mamy setup Zephyrus G14 od firmy Asus, włącznie z tabletem graficznym. Tutaj dzień dobry, druga kamera, cześć, cześć, mam nadzieję, że jest wszystko wyostrzone. Późna godzina, bo jest w pół do 11, jak to nagrywam, w sensie w pół 23, ale to nic, lecimy, słuchajcie. Lecimy sobie z Adobe Animate'em. I czy tak o, znalazłem naprawdę wiele rysunków, znalazłem jakiegoś rycerza z taką głową odczepioną od ciała, z jakby kończynami połączonymi taką energią, takimi wiązkami energii. Chciałem to robić, ale to byłoby bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane, dlatego wymyśliłem, że zrobimy dzisiaj mysiego maga, zaraz wam go pokażę. Tak jak mówiłem, dawno nie było tej serii, dlatego chcę zrobić coś ekstra, chcę zrobić coś z jajem, chcę zrobić coś, z czego ja będę zadowolony i z czego będę dumny, więc dzisiaj naprawdę zrobimy fajny rysunek. Już wam pokazuję oryginał. Zależało mi na czymś, co będzie bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczne i co będzie po prostu ciekawe. I wybraliśmy sobie dokładnie tę oto myszkę czarnoksiężnika od użytkownika, użytkowniczki Marzenka. Więc Marzenka, bardzo ci dziękuję za wrzucenie tego rysunku i teraz rozdzielamy go sobie, cyk. Od razu mówię, mam rewkę, mam tutaj przygotowany, wy nie widzicie, bo jest jeszcze jeden ekran, którego, tak jak mówię, nie złapałem w kadrze. Tutaj mam rewkę myszy, mam szczura, mam laski maga z Warcrafta, mam oczywiście Malfuriona, mam Anduina z jego szatą maga, więc będziemy sobie dzisiaj kombinować. Mam w ogóle krwawego maga, bo bardzo lubię styl Blizzarda w tym, co oni robią. Mogę od czasu do czasu patrzeć bardzo chamsko w kamerę, bo chcę sobie patrzeć na to, co robię, na to, jak pracuję i żeby się po prostu inspirować, więc dobra. Lecimy, słuchajcie, zrobimy go na początek, rozrysujmy go sobie, czekajcie, tu mam głowę, tu mam to, jak ja chcę to zrobić? Ludzki może być, ale bardziej wampiryczne ręce musi mieć, bo moim zdaniem, jeżeli to ma być szczurzy albo mysi mag, to powinno go coś trochę opętać, jeżeli chodzi o tę magię, nie? Więc albo powinien mieć bardzo zaostrzone pazury, jakieś takie mroczne, powyginane łapy. Dobra, teraz tak, jak ja chcę to zrobić? Jak patrzę na tego maga tutaj, którego mam w załączniku, to on powinien być tak, więc tu zrobimy go dosyć dobrze zbudowanego, bo to będzie oczywiście futro. Dobra, tu będzie jakiś pas, może trzymający całość w jednym jakby stałym punkcie. Nawet tę szatę mogę pociągnąć dosyć daleko, tu będziemy ją mieli zwiniętą. Podobny właśnie sposób ma krwawy mag zrobioną w Warcraftie. Mi się bardzo podoba ta szata, że ona jest taka opięta, cyk, cyk. Natomiast tutaj, gdzie jest dłoń, czyli potencjalnie tutaj będzie miał te nasze pazurki, nasz ziomeczek. Ja mam to narysował w ten sposób, czyli cyk, cyk. Będzie raz, dwa, trzy. Gdzie kciuk? Kciuk będzie po drugiej stronie, bo trzyma tak, dobra. Tu będzie to zwinięte, dobrze, mamy to. Ja bym tutaj zrobił jednak rękę normalną, prostą, zwykłą. Oczywiście, no nie możemy jej zostawić ludzkiej, więc potem ją tam zmienimy na futro. Czy to ma sens? Czekajcie, cyk, 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 więc tu będzie bark. Dobra, tu będzie bark. Ja bym zrobił taką formę, powiedzmy, że peleryny jakiejś opiewającej. Dokładnie tak, cyk, 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 coś takiego. I teraz to powinno gdzieś tu zwiewać, więc nie dość, że powinno rękę okalać całą, dokładnie w ten sposób. Cyk, cyk, cyk. To to gdzieś tu powinno opadać. Ja bym może zrobił tak, jak ma Malfurion właśnie. Nie Malfurion, tylko ten strażnik czasu, Boże Święty. Medivh, o, Medivh ma w ten sposób zrobione. Dobra. Spoko, tu dodam oczywiście jakieś wygięcia materiału, tam będzie już bezproblemowo to do zrobienia w ten sposób. Czy to będzie miało sens? Nie bardzo, tutaj powinno być urwane już w tym miejscu. Dobra, teraz ta, ta szata powinna iść bardziej tutaj, nie aż tak przy ciele, tylko tu. Tu możemy dać wtedy jakieś pasy, coś co nam będzie łączyło to wszystko, więc dodajmy parę pasów, cyk, 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 cyk. Potem dodamy jakieś zdobienia i tego typu rzeczy. Teraz tak, tu będzie na pewno przecięcie na spodniach. Chcę, żeby to był bardziej mag bitewny, więc na pewno w jednej ręce będzie jakieś zaklęcie, w drugiej ręce będzie laska, bo chcę, żeby to było odzorowane. W ogóle śmiesznie wygląda ta laska, bo wygląda jak taka żaba, nie wiem, czy widzicie, zobaczcie, cyk, cyk, albo jak taki kurczak. Widzicie, patrzcie, cyk, cyk, cyk. Widzicie kurczaka w tym? Widać kurczaka, co nie? widzę twarz kurczaka w tym, więc postaramy się tę część z tego, z tej laski jakby zachować. Z tym, że tak jak mówię, no chcę zrobić coś swojego. To całe będzie trzeba przesunąć, potem już widzę teraz, że jest na tym etapie za daleko. Czyli inaczej, nie chcę, żeby był straszny przede wszystkim, to jest raz. Ale nie chcę, żeby był też zbyt łagodny w tym wszystkim, więc jakieś zęby tu musimy dorysować. Dobra. Jeżeli mamy zęby, możemy też twarz bardziej pociągnąć w ten sposób. Ok, żeby było takie lekkie zgięcie, nawet bym zrobił to w ten sposób.
poprawimy potem jakoś fajnie futerko, żeby on miał jakąś formę, powiedzmy, że zwiewnej klatki piersiowej, dobra. Ogon, oczywiście, że ogon. Twój ma taki bardzo ogon podwinięty, więc myślę, że wykorzystamy ten pomysł. Dobra, nie przydeptuję sobie, ale gdzieś tu się będzie kręcił dookoła tej stopy. Kryształ tutaj, będzie tutaj drugi kryształ, więc zrobimy po prostu kryształy w kształcie tego ognia, który tu masz stworzony. Tu będzie czwarty, tu będzie trzeci kryształ, cyk, 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 cyk. I tu będzie oczywiście czwarty kryształ. Myślę, że jedyne, co bym tutaj dodał tej pracy, to jak mówiłem, jakąś otwartą rękę z magią, czyli coś takiego, cyk. Ma być humanoid, ja zawsze wszystkie postacie magiczne rysuję jako humanoidy. Otwarta dłoń, czekajcie, sobie to stworzę właśnie w ten sposób, czyli tu raz. Tak widzę swojego maga, czy tam twojego maga moimi oczami. Myślę, że bardzo spoko, tylko czekajcie, troszkę tutaj pozmieniajmy teraz perspektywę. Coś takiego widzę, mam nadzieję, że wam się podoba to, co tutaj uzyskałem teraz, ale nie skończymy na tym etapie. Ja to teraz przelinartuję w przyspieszeniu, postaram się uzyskać wszystkie kolory, które są w twojej oryginalnej pracy. Pokoloruję to tutaj w animacie i potem, jak już będziemy mieli szczególniki, fajny lineart i kolory, wrzucę to wszystko do Photoshopa i tam sobie to pocieniuję i trochę wam jeszcze poopowiadam, ale inaczej, dajcie mi znać w komentarzach, bo ja będę tę serię kontynuował. Wezmę sobie łyczek kawy, będzie nocko oczywiście, nagrywkowa jak nic. Tak jak mówię, sąsiedzi mi kochają. Ależ dobra. Słuchajcie, biję do tego. Ja do tej serii będę wracał. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wolicie, że ja dużo gadam na temat samego procesu tworzenia tego pierwszego szkicu, który moim zdaniem jest chyba ważniejszy niż wykończenie. Czy wolicie, żebym gadał o wykończeniu i tak dalej. To od was zależy. Dajcie mi po prostu znać, jak to czujecie, jak to widzicie. A ja będę to dodawał w przyszłych odcinkach. Jeżeli możecie, jeżeli oglądacie do tego miejsca, jak jesteś nowy bądź nowa, zostaw subskrypcję i dołącz do ekipy Prozuraków. Zostawcie łapkę w górę i komentarz. Strasznie ostatnio YouTube bawi się algorytmem i zabiera wręcz komentarze i lajki, o czym mi pisaliście. Co też widać w poprzednich odcinkach kilku, bo potrafiłem wyświetlenia spaść z 15K na 5K z dnia na dzień. Nie mam pojęcia dlaczego, więc jak możecie, jak tu jesteście, jak to oglądacie, zostawcie jakąś reakcję po sobie. Na pewno to pomoże, nie przeszkodzi. Ja teraz lecę w przyspieszeniu, lineartuję, koloruję wszystko i widzimy się dosłownie za moment, jak już będę miał to gotowe i przejdziemy do Adobe Photoshopa. Lecimy! Dobra, mam już line art zrobiony. Powiem wam, że jestem nawet zadowolony. Ta ręka jest dziwnie wielka w porównaniu do tej i wiem i widzę to. To strasznie wkurza, ale nie wiem dlaczego podoba mi się układ tego wszystkiego. W sensie ma to jakiś, nie wiem, no wpada mi w oko. Mi osobiście te łapy to jest jakiś XD, ale stwierdziłem, że skoro wszystko robię już w takim stylu komiksowym, to nie będę szukał specjalnie refek, bo mógłbym teraz znaleźć refki i odwzorować idealnie rzeczywiste, realistyczne nogi jakiegoś szczura, ale szczerze chyba nie na tym polega ta seria, więc ja chcę, żebyście wy mieli wgląd na to, jak ja tworzę te rzeczy, po prostu. Zobaczcie, nie chcę mi pobrać koloru, więc muszę sam wybrać. Trochę jest za ciemne, minimalnie jaśniej muszę dać. Dobra. Dobra, ja się zajmę teraz kolorowaniem tego i po prostu się widzimy, jak już będę miał gotowe. Więc na spokojnie, to zaraz. Słuchajcie, jestem już z wami z powrotem. Mamy już poteksturowaną, ja gadam, mamy pokolorowaną myszkę i postarałem się, tak jak widzicie, oddać, kurczę, tutaj szacunek dla oryginału. Dlatego niedużo zmieniałem, praktycznie nie zmieniłem nic, jeżeli chodzi o kolorystykę. Jest fiolet, dodałem delikatne złote akcenty, aczkolwiek jest ta myszka ciemna, z tego względu, że jak widzicie, utrzymałem ją w takiej konwencji bardzo komiksowej. Dlatego czekajcie, ja ją sobie całą wytnę, cyk, cyk, kleję ją sobie od nowa. Mogłem ją oczywiście pocieniować całą i myślę, czy tego nie zrobić, aczkolwiek zrobimy prostszy bajer, zobaczcie.
Weźmy sobie nową warstwę, krycie 35, twardy pędzel, ponieważ ja chcę, żeby to było bardzo, bardzo, bardzo w takim właśnie stylu komiksowym. Weźmy sobie jakiś ciemnobrunatny kolor. Troszkę się spieszę, bo nie ukrywam, że moja bateria w aparacie już pada, ale zobaczcie, tu już naprawdę są proste, proste ruchy. Prosty cień zrobimy, bo tak jak mówię, chcę, żeby to było komiksowe, więc zrobimy prosty dwustopniowy cień, tylko czekajcie, ja chcę krycie mieć 100%, tutaj nie świrujmy. Wielokrotnie słyszałem, szczególnie od patronów, od wspierających, że spróbuj dodać teksturę pop artu do swoich prac i zobacz, jak to wyjdzie, nie? Czyli właśnie jakiś taki delikatny, wydaje mi się, że znajdziemy jakiś taki żwir bądź coś takiego i dodamy taką teksturę żwiru, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Bo wiecie, jak są komiksy stare. Oczywiście mówię tu o komiksach typu Asterix i Obelix, czy Kajko i Kokosz, albo chociażby, o Jezu, kto jak Szpinak? Papaj, o, dosłownie Papaj. Dokładnie Papaj i nie ten Papaj, którego macie pewnie na myśli. Także pokombinuję, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tak jak mówię, spieszę się, bo chcę zobaczyć, czy low effort da się zrobić z, mam wrażenie, ciekawie narysowanej pracy, tak w miarę poprawnie. Coś przypominającego komiks, bez jakiegoś większego poświęcenia czasowego. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Tak jak mówię, robię to pierwszy raz, więc może tutaj wyjść wszystko. To jest ciekawe, ale to nam się nie nadaje do naszego tutaj elementu, aczkolwiek do kryształu byłoby spoko. Tekstura należy do Gombika, od razu mówię, bardzo dziękuję. To jest akurat tekstura Winter, ale spróbujmy sobie ją po prostu tu nałożyć i zobaczymy, co się z tym stanie. Okej, wszystko między nakładką a podziel się będzie chyba tutaj rozstrzygać, bo to jest za ciemne, pomóż jest za ciemne. Nakładka, tam brakowała jasności tutaj, zobaczcie. Z tekstury i z teksturą. Delikatnie tylko dodaję, to jest super opcja w ogóle, nie? Dobra, weźmy sobie teraz kolorystykę, ja podkręcę delikatnie kolorki, żeby to było dosyć mocne i teraz pobawmy się tym kolorem. Okej, 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 ja chcę mocno, dobra. Teraz dodajmy sobie niebieskości od razu, cyk. Rozjaśnienie liniowe dodaj, wygląda bardzo spoko. Teraz możemy sobie wziąć ciemniejsze tło, cyk. Pokolorować sobie całe tło dokładnie tak, na troszkę ciemniejsze jeszcze, okej. Mamy taką kulę, powiedzmy, ognia. Zmniejszamy ją sobie, myślę, że jak damy ekran, to będzie naprawdę spoko. Powinno nam zniknąć właśnie ten czarny kolor. Dobra, delikatnie jest chamsko, ale mamy to, powiedzmy, że jest git. Nawet mogę to troszkę zmniejszyć jeszcze. Tutaj szczerze już będzie pracowała każda, więc po prostu weźmy jakąkolwiek, cyk, cyk, dajmy ją tutaj, to zasięg zmniejszymy, dajmy sobie jaśniej, dokładnie jaśniej, pyk. Zmniejsz ją, tu daj ją do ręki, okej, 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 jeszcze trochę mniejsza. Zobaczcie, ja naciskam na to, żeby to była raczej jakaś energia, więc weźmy sobie energię dokładnie w ten sposób, cyk, cyk, cyk. I tak szczerze, według mnie mamy to gotowe, w sensie serio, nie wiem, czy jest cokolwiek do zmieniania już. Ale jeszcze weźmy sobie tylko szybko gradient. Gradient zawsze na propsie. I poziomy przyciągamy do samej góry, pyk. I moim zdaniem to jest skończona praca, więc kadrujemy, naciskamy Enter. I mamy skończoną pracę. Ja to oczywiście zapisuję, cyk. I w ten oto sposób prezentuje się moja wizja czarnoksiężnika, myszy, bądź jakiegoś szczurzego maga. Mam nadzieję, że wam się podoba, tak jak mówię, dużo cieniowania tutaj nie było. Proste cieniowanie, proste kolory, delikatna tekstura. Dwa delikatne efekty. Bardziej mi się podoba ta dłoń z tym niebieskim. Ten czerwony pewnie jeszcze poprawię, jak znajdę czas, bo nie podoba mi się to, że jest takie ciemne. Tam w centrum brakuje tam dużo oświetlenia, dużo mocnego czerwonego przebarwienia na froncie, co pewnie jeszcze dodam bez problemu. Dobra, tyle ode mnie, ja bym prosił, żebyście by to było redrawowanie waszych prac. Doczekaliście się, w końcu seria wraca. Piszcie mi koniecznie, jak chcecie, żebym ją prowadził w przyszłości, czy mam więcej opowiadać o tym, jak szkicuję i jak w ogóle powstaje w mojej głowie dany rysunek. Czy wolicie, żebym gadał na bieżąco, pokazując co, jak, gdzie i po co dodaję w danej chwili. Widzimy się każdy wtorek, czwartek i sobotę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Cześć!